Chciałem, żebyśmy taką myśl mieli dzisiaj, która będzie nas prowadzić, że to, co się dzieje wokół nas, to tak naprawdę dotyczy tylko naszego ciała i naszej duszy. Ono nie dotyka naszego wnętrza. I prawdą jest to, że jeżeli Ty wiesz, kim Ty jesteś wewnątrz siebie, to, co jest na zewnątrz, w ogóle nie musi Ciebie dotykać. Ja zrozumiałem bardzo ważną kwestię, że wiara, ona zawsze powoduje jakiś ból naszej duszy i ciała. To zawsze jakiś ból powoduje, bo wiara jest nie z tej ziemi, wiecie? Wiara nie z tej ziemi powoduje. Na tej ziemi to w ogóle nie trzeba wierzyć, więc wiecie, bo my mamy zmysły, żebyśmy ogarniali ziemię. W niektórych kościołach uczą na temat wiary i mówią, wiesz, bo to jest tak, jak siadasz na krześle i ty musisz wierzyć, że ono się nie rozpadnie. Albo jak jedziesz jezdnią i jest czerwone światło, znaczy jest zielone światło, to ty musisz wierzyć, że na przykład się nie zapali przypadkiem czerwone. Takie bzdury ludzie uważają. Takie bzdury są różne. Prawda jest taka, że na tej ziemi my nie potrzebujemy w ogóle wiary. Wiara nie jest natury ziemskiej. Ale duchowa rzeczywistość, ona funkcjonuje na pułapie wiary, tam się tylko wierzy. Tam się wierzy. I wiesz, kiedy ty zaczynasz wierzyć, kiedy zaczynasz ufać Bogu, ufać temu, co On mówi, to ty w pewnym sensie przepijasz się swoim umysłem, tak? W miejsce, które jest nieziemskie i to jest bolesne, to jest bolesne. To boli. Ale ja chcę, żebyś cały czas myślał o tym, że ty nie jesteś tym, co boli. Jak cię coś boli, to jesteś w stanie powiedzieć twarzą w twarz, odwrócić się do diabła i powiedzieć, to, co ja teraz czuję, nie dotyczy tak naprawdę mnie. To nie dotyczy mnie. Bo teraz dentystka mi piłowała ząb. Na kurze, pod wiązem. Tam, gdzie bo szyjka zębowa tam była. I ona mnie piłowała ten ząb, człowieku. A wcześniej mi zapytała, czy ja potrzebuję środków przeciwbólowych. Mówię, nie chcę. Jestem twardy, mówię. Nie chcę środków przeciwbólowych. I teraz też nie chciałem. I to nie to, że ja żałowałem, że nie chciałem w tym momencie. Ale uświadomiłem sobie jedną rzecz. W ogóle bardzo mnie bolało. Słuchajcie, nie kiedy mnie tak potrafiłem, coś bolało. Nie wiem, w ogóle, ale tak sobie pomyślałem i ten ból nie bije, jak ona to robiła. Ja pomyślałem sobie, w ogóle można żyć, najwyżej można zemknąć. A jak się zemknę, to w ogóle nie będę zemknął. W związku z tym w ogóle tak sobie myślałem, wiecie co, i to jest pociekawe. Ja się skupiłem się na przeżywaniu tego bólu i zacząłem, że w ogóle ból, tak, nie jest czymś, tak, co dotyczy mnie. Jego czuć. Dokładnie to samo dotyczy emocji. Czuć, że coś się dzieje. Ale jeżeli ty jesteś świadomy, że ty jesteś duchem, to to, co jest wokół ciebie, tak, to jest absolutnie do przetrwania. Wszystko możesz przetrwać. Wszystko możesz wytrzymać. W każdej sytuacji jesteś w stanie zrobić krok dalej. Amen. Nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Jesteś w środku absolutnym zwycięzcą i jesteś tak silny wewnętrznie, że możesz przetrzymać każdy problem. Słowo Boże mówi, że człowiek silnego ducha wytrzyma każdą chorobę. I to nie dotyczy jedynie naszej fizyczności. To dotyczy systemu chorobowego tego świata. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, jesteś tak silny, od kiedy przyjąłeś mnie jako Pana i Zbawiciela, że jesteś w stanie przetrwać wszystko. I to nie będzie trwało długo. Żaden problem nie będzie trwał długo w twoim życiu. Bo kiedy ty będziesz trwał mimo, tak, to twoja wiara będzie dominowała problem.
ona będzie dominowała problem. Dlatego jak będziesz się uwielbiał Boga, to zrób to w ten sposób. Jest Boże, jeżeli mnie coś boli, to ja teraz nie utożsamiam się z tym. Ja nie zgadzam się na to, abym ja się z tym utożsamiał. Bo to boli mnie na zewnątrz. Ale w środku mnie to nie boli. W środku jestem skoncentrowany, zorganizowany. Idę do przodu. Jestem logicznie myślącym człowiekiem. Wierzę i nigdy się nie wycofam. A to, że na zewnątrz coś mnie ciśnie, to niech mnie ciśnie. I tego w ogóle nie trzeba się bać. Wielu ludzi mówi, o, jestem wierzącym człowiekiem, mnie ciśnie. Ja mówię, poszyjesz na ziemi, to cię ciśnie. Bo tu jest ciśnienie. Bo tu jest ciśnienie. Jak pójdziesz do nieba, nie będzie ciśnienia. Okej? Okay? Nie będziesz miał tam żadnego ciśnienia. Jak będziesz miał potem nowe ciało na nowej ziemi, też nie będziesz miał ciśnienia, bo diabeł będzie zutylizowany w Gehennie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będzie żadnego ciśnienia. Nie będzie żadnych demonów. Nie będzie tego. Nie będzie tych rzeczy. A wiesz, dlaczego musisz być tak skoncentrowany na wewnętrznym człowieku? Bo wtedy możesz precyzyjnie uderzać. Możesz precyzyjnie... Kto z was oglądał film pod tytułem Mur? Taki leci, Mur. Nowy film z tego roku. Obejrzyjcie sobie. Mur. Grupa ludzi w Chinach jest atakowana przez potwory. Potwory są bardzo dobrze zorganizowane. Jest matka tych potworów, która wydaje im dyspozycję. I wiecie, czego jest kwestia? Ustrzelenia matki. I cały film jest organizowany w ten sposób, tak, że grupa wojowników chce ustrzelić matkę. Jeżeli uda im się ustrzelić matkę, tak, to wszystkie potwory przestają funkcjonować. Musisz precyzyjnie uderzać. A żeby precyzyjnie uderzać, musisz być wewnętrznie uspokojony. A żeby być wewnętrznie uspokojonym, musisz być świadomy tego, że to, co cię ciśnie, to nie dotyka twojego wnętrza. Możesz przetrwać. Możesz przetrwać. Każdą sytuację, każdy problem. Jak będziesz się uwielbiał Boga, to właśnie tak powiedz, Boże, ja dziękuję Ci, że ja mogę przetrwać. Dziękuję Ci, potężny, wielki Boże, że mimo tego, że ciśnie z zewnątrz, to mój wewnętrzny człowiek myśli logicznie i celuje prawidłowo. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my chwalimy Twoje potężne imię. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że w imieniu Jezusa jesteśmy wewnętrznym człowiekiem. Ciebie, o wszystko w nas jest zwycięstwem, o wszystko w nas jest siłą z nieba. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, o, że wywyższamy Ciebie, Boże nasz, i nieważne, że serce też ciśnie, bo nasz wewnętrzny człowiek żyje mocą Twojej potęgi. Uwielbiamy Ciebie, Królu.
na Niego. Pozwól się teraz tym aktem decyzji. Troski Twojej duszy, Twojego ciała. Troski Twojego życia tu na ziemi. Zrzuć na Niego wszystko. Wszystko. Bądź pusty. Bądź jak pusty na szybie. Jak pusty na szybie. Nie rozpamiętuj żadnej porażki teraz. Zrzuć na Niego to. Zapomnij to, co stare przeminęło. Nie rozpamiętuj też żadnego sukcesu Twojego, który do tej pory nastąpił. Zrzuć to z siebie. Zrzuć to jako ciężar. Nie myśl o tym, co Ci się udało i co Ci się nie udało. Jak puste naczynie. Jak puste naczynie. Wszystko w tobie.
najmniejszej potrzeby.
teraz każdej opresji wewnętrznej i zewnętrznej, aby odchodziła. Zarządź w imieniu Jezusa. Ojcze, my w imieniu Jezusa, jako Twój Kościół, bierzemy autorytet nad każdą demoniczną siłą, atakującą od wewnątrz i od zewnątrz. W imieniu Jezusa nakazujemy, aby odchodziła. Ja przechylam każdą chorobę i niemoc, wszelki chaos i zamęt, wszelkie czary i manipulacje. W imieniu Jezusa ja przeklinam zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa. Ja związuję i odpycham duchy kłamliwe. Ja odrzucam i odpycham wszelką chciwość. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam wszelkie ubóstwo. W imieniu Jezusa ja odrzucam i odpycham wszelką demoniczną siłę odrzucenia i poniżenia wobec ludzi na tym miejscu. W imieniu Jezusa ja związuję duchy religijne i duchy humanistyczne. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Holy Spirit, thank you, Jesus. Shout your praise, thank you, Jesus. Holy Son, thank you, Jesus. Yeah.
Bądź otwarta.
Są mężczyźni z nieba, szakalarada kiedredi 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 kiedredi. Ale kochaj, nie bój się kochać. Niech to, co było kiedyś, nikt nie wpływa na twoją przyszłość. Szala kadralarde kenerebedu. Rebrad, ja w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję w tej chwili demonicznej sile, która przyszła półtora roku temu do niej. Odejdź teraz! W imieniu Jezusa, podróżny torturujący, zabraniam ci działać. Odsuń się! Odsuń się! Odsuń się! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa!
głęboko, Duchu Święty. Głęboko, Duchu Święty. Głęboko, Duchu Święty. Pan jest taki wyrobiciel.
Yeah.
manifestacja cudów w imieniu Jezusa. Potężnej wiary w tym momencie. To jest dar wiary. W tym momencie uwierz o tą rzecz. To jest ten jeden moment. To jest ten jeden moment. Teraz. Teraz. Teraz na podstawie już nie tej wiary, którą masz z krzyża Golgoty, tylko na podstawie daru wiary przebij się przez to miejsce. Teraz. W imieniu Jezusa. I różne rzeczy wymagają teraz nadprzyrodzonego zjawiska. Czegoś, co musi być zupełnie nienaturalne. I teraz manifestuje się cud w tym miejscu. Teraz się manifestuje cud. Teraz. Teraz. Teraz w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Teraz. Na podstawie daru wiary. Dar wiary w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Holy Trinity Jesus. Jesus, the color of Canada, Jesus, the Canada, the harmony of Jesus. Holy to Jesus Christ. Holy to the Nana Marlara, the Kennedy, the Silvara, the Colorado, the Colorado, the Jesus. Stanów to teraz? Uznaj to za fakt. I określaj w tej chwili siebie i tą sytuację tak, jak przyjąłeś tu właśnie w tej chwili. Ha, Karela, the Kennedy. Holy Lady Jesus. Czy jest ktoś, kto ma chorą okolicę gardła? Może to jest zdiagnozowany nowotwór? Może coś z krtanią? Może z migdałami? Może to jest problem z tarczycą? Przyjdź teraz do mnie, bardzo proszę. Z krtanią, okolicę gardła. Holy Sekedery, uzdrowienie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja przeklinam tą chorobę i niemoc. Ja nakazuję w tej chwili, aby to się cofnęło w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam przyczynę i skutek. Usuwam w imieniu Jezusa wszelki problem z tym miejscem. W imieniu Jezusa. Całe okolice gardła masz być zdrowe teraz. Każdy element w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Uzdrowienie dla tej przestrzeni w imieniu Jezusa. Każda demoniczna siła opuszcza to miejsce w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Holy Spirit, Jesus. Jesus. Każda osoba przed telewizorem, przed internetem, teraz w imieniu Jezusa. Jeżeli potrzebujesz tego uzdrowienia, to przyjmij to teraz. W imieniu Jezusa. Każda osoba. Każda osoba, która ma problem z okolicami krtani, gardła, udałów, w imieniu Jezusa uzdrowienie. Teraz! Teraz! Każdy duch odchodzisz z tego miejsca. Każda demoniczna siła opuszczaj to miejsce. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Holy Trinity, chora kadry, uzdrowienie. Uzdrowienie. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli puchnie ci brzuch, uzdrowienie w imieniu Jezusa. Uzdrowienie w imieniu Jezusa. Jeżeli puchnie ci brzuch, okolice wątroby, to się zjawia, jest to częste. To chcę, żebyś też wyszedł, też teraz się, będę się modlił o ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Uzdrowienie. Uzdrowienie. W imieniu Jezusa. Hamanarlary, tyki, wydrywi, wyki, wydrywi. W imieniu Jezusa. Hashem, wydrywi, 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 wydrywi. Ale
jeżeli puchnie ci brzuch. O Marali, ty Jesus, tego Lordu, tylko na tym uzdrowienie. Na uzdrowienie. Po prostu przyjmuj. O Marala, Jesus, i trwaj potem sobie w tym patrę, kiedy na Lordu, tylko na tym uzdrowienie. O Marala, bardzo te rozdrobnienie. I tak jakby z różnych miejsc będą wyjmowane litery i tworzone i będziesz widziała zupełnie nowe obrazy otaczające cię rzeczywistości. To będą prawdziwe obrazy. Hama, sapa, nidetelidy, 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 nidetelidy. To się będzie układało w takie logiczne całości, szamy, nidetelidy. Hallelujah.